Więc słuchajcie, przygotowałem tutaj 20 budzików. Niech was tylko nie zmyli godzina, jaka jest na tych budzikach, ponieważ one są ustawione bardzo losowo, w sumie firmowo, bo nic z nimi nie robiłem. A tak naprawdę jest godzina teraz, słuchajcie, 3:41, bo ogólnie jestem teraz razem z Mikołajem na wyjeździe. Jesteśmy w sumie na takiej trasie koncertowej, gdzie jesteśmy ambasadorami na Youngstars On Tour. I słuchajcie, jest po prostu teraz taka akcja, że wróciliśmy do hotelu, słuchajcie, godzinę temu. Mikołaj wypił sobie melisę i poszedł spać, dlatego wydaje mi się, że to jest, słuchajcie, coś pięknego. Ja oczywiście jestem przygotowany, ja sobie te budziki już wcześniej kupiłem w domu i zabrałem je właśnie na ten wyjazd i będziemy go za chwilę prankować. Mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. Ogólnie te budziki nie mają mieć dobrej godziny, one mają po prostu piszczeć. To są budziki i one mają go obudzić, więc ogólnie plan jest taki, robimy tak, że jeden budzik, który go obudzi, później kolejny jeden budzik, który go obudzi, mam nadzieję, a później robimy wszystkie budziki naraz, żeby zadzwoniły i patrzymy jego reakcję. Ja ogólnie chcę też zrobić tak, że ja ustawię oczywiście te budziki i położę się też na niby spać i zrobimy po prostu w taki sposób, że ja będę udawać, że ja nie wiem, skąd te budziki się zabrały, więc mam nadzieję, że to się wszystko uda. Idę teraz po cichutku ustawić budziki. Mimo wszystko wydaje mi się, że Mikołaj śpi jak zabity, dosłownie, bo normalnie wypił herbatę, melisę, no i zasnął, ale mimo wszystko będę próbował zachować jak najwyższą ostrożność. Dobra, więc słuchajcie, to jest budzik, który zadzwoni za 10 minut. To jest budzik, który zadzwoni za około 20 minut, a te wszystkie budziki inne ustawię tak, żeby one wszystkie naraz, mniej więcej oczywiście, bo równo się nie da raczej, żeby one wszystkie zadzwoniły jakoś za pół godziny równo. I teraz, tak jak mówiłem, niech was nie zmieni ta godzina, bo ona jest totalnie nieważna, ona tylko jakby oblicza czas, w którym ten budzik się uruchomi. Mamy teraz już 3:46, więc jest na serio, słuchajcie, mega późno. Dobra, więc słuchajcie, zaczynamy. Ja idę ustawić jakoś te budziki i zobaczymy, co się stanie. Zapalę tutaj moje światło. Więc jak widzieliście, dwa budziki pierwsze są ustawione. Ja mam mało czasu, bo w sumie ustawiłem ten pierwszy tylko na 10 minut. Dlatego lecę już teraz z tymi budzikami, co mi zostały. Ustawiam je totalnie byle jak, byleby Mikołaj ich nie zobaczył na pierwszy rzut oka. Dlatego schowam je do lodówki, do szafek, do garderoby, do walizki jego nawet. Więc to są właśnie takie fajne miejscówki. I lecimy układać dalej. To jest w ogóle Mikołaja kosmetyczka. Też mu tutaj wrzucimy jeden budzik. O, idealnie. Dobra, więc słuchajcie, budziki są rozstawione wszędzie, dosłownie wszędzie. Nawet tutaj w toalecie pokusiłem się, żebym zostawił 3 budziki. Normalnie, słuchajcie, na ten mały pokój 20 budzików, to jest po prostu masa, one są wszędzie. One są w walizkach, w butach, pod łóżkiem, w lodówce, w szafie, pod moją poduszką nawet. Słuchajcie, są wszędzie, wszędzie. Nawet tutaj pod prysznicem jest jeden budzik. No, więc słuchajcie, ogólnie budzik, który ma zadzwonić jako pierwszy, zadzwoni za 2 minuty, tak na oko. Dlatego, słuchajcie, zaczynamy. Idę się położyć spać na niby i zaczynamy. Mikołaj! Co ty robisz? Halo? Co jest? Wstawaj! Co jest? Jest 4 w nocy! Co to jest za budzik? Mikołaj! Co jest? Przyniosłeś go z domu? Ziom... Czyli to jest? Nie, ziom, mieliśmy wstać o 8:00, tak? To jest twój? Na śniadanie, no gdzie, no... Nie! Stary, po co mi kłaziesz to?
Ja mam budzik w telefonie. No ja też, tak. To po co mi powiedzieć? Mam na ustu ustawiony nawet na ósmą. Na śniadanie idziemy. Czyje to jest? Nie wiem. Może zabrałeś od kogoś. To co? Dobra, wyłącz go. Dobra, ziom. Wyłącz go. Wyłącz baterię. Ktoś nam to na bank to podstawił tutaj, jakiś Artur, czy coś. Może zostawili. Albo nam podstawili. A może. Dobra. Nooo! Siom! Co jest, kuźwa? Co to jest za budzik? Stary, to są żarty? To jest ten sam? No, tam dzwoni! Nie, stary. Ja dzwonię do Artura, stary. A skąd wiesz, że to on? Mówisz, że zostawił, stary, tak? No nie wiem, ja domyślam się. Mam mu to niszczyć, czy nie mogę tego niszczyć? No niszcz, no to są jakieś te zegarki za 2 złote. Weź to, kurde, rozwal. Ała! Stary, no. Gdzie jest telefon, mój stary? Nie wiem. Jest tak późno, stary. No mówię ci, że jest po 4, tak? Nie moja wina. Zaraz zgaś to światło. Piszę mu wiadomość, stary, że są posrani. Mać! Co jest tu grane, k***a? Co jest grane, stary? Skąd te buciki się włączyły? Skąd one zgrają? Ty, mam je pod poduszką! Pod poduszką! Siu, co? Pod poduszką mam co? Co jest? O co tu chodzi, stary? Na pewno nie ma cześć w tym palcu. O co tu chodzi, stary? Nie wiem. O co tu chodzi? Weź to wyłącz jakoś. Jest? Ja to baterię wyciągnę. Czemu wszędzie grają? Skąd one... Ktoś na mnie podstawił? Poduszkiem masz, poduszkiem. Co? Z lodówki do... Czekaj, tu też jest. Kuźwa, to jest... Ale stary k***a, czemu jeszcze takie jeje robią? Masz. Wyłącz to pismo. Nie, stary, ja do nich tak dzwonię. Dzwonię teraz do niego. Kuźwa, jeszcze? W toalecie jeszcze. Teraz chyba dopiero się włączył jakiś. Butak mam! Ja pierdzie, nie ziom, nie. Wszędzie są stary. Ja mam coś. Nie no kurdziwa, tak się nie bawimy. O co chodzi? Jeszcze się ich nie da rozbroić. Idź do ich do pokoju tej. Im coś wyjaśnij lepiej. Kurwa! Jeszcze pika. Co jest? No. Dziom. Kuźwa! Co za jedne? Odczytała wiadomość. Coś wcześniej pisałem. Ja pierdolę! Jeszcze dzwoni gdzieś! Gdzie? W koszu na śmieci dzwoni. Stary, dzwoni do niego. W koszu na śmieci. Co? Nie. To jest... Jakiś żal. O co chodzi? Dzwoń do niego, proszę cię. Dobra. Co? To nie ten dzwoni. Drugi jest. Co? Nie no, ja nie dzwonię do nich. Nie dzwonię. Daj sam. Nie, nie dzwonię. Nie. Ja to zrobiłem. Tak? No. Ja. Patrz, tam za firanką masz kamerę. A ta na stole, ono tak naprawdę nagrywa ciągle. A nie jest sobie siedzi. Napisz ją do Zosi. Co ja mam pisać do Zosi, jak ona w ogóle tu palce nie maczała? Ja to Albeli tu, myślałem, że to oni. Ona dostała ode mnie, stary, taką groźną wiadomość. Jaką groźną wiadomość? Mamy stary, nie. Ja to zrobiłem. Ja to takie, wiesz... Yeah. Ja to takie żarty tylko ci zrobiłem, wiesz? Mam nadzieję, że Mikołaj nic tutaj nie zniszczyłeś w tej toalecie. Tylko ten budzik, 2 budziki zniszczył w sumie.
Dobra, ale w każdym razie dziękuję wam za oglądanie tego pranka. Jak widzicie, atmosfera jest bardzo przyjemna u nas w hotelu. Dziękuję wam za oglądanie i trzymajcie się. Cześć! Cześć.